Cześć, nazywam się Tomek, miałem przeszczep w marcu tego roku. Teraz zaciągnąłem mojego dobrego kolegę Michała, który również miał przeszczep. Moje włosy są przeszczepione 7 miesięcy temu, miałem graftów 3600. Efekt możecie ocenić na załączonym obrazku. Jestem bardzo zadowolony z efektu, z całej obsługi, z hotelu, z transferu i przede wszystkim z osoby, która się mną opiekowała. Bo jak się pewnie domyślacie, nie jest to zbyt komfortowa sytuacja, jeżeli musicie się oddać w ręce no bądź co bądź obcej osoby w obcym kraju. Natomiast absolutnie ja swojej decyzji nie żałuję. Cały przyjazd wspominam bardzo dobrze. Dużym plusem całego wyjazdu jest to, że macie jedno bądź dwa popołudnia, żeby zwiedzić miasto. W mojej ocenie Stambuł jest pięknym miastem, bardzo ciekawym. Także proponuję w przyszłości, jeżeli zdecydujecie się na przeszczep, na pewno posprawdzać sobie rzeczy, które chcecie zobaczyć, ponieważ tego czasu nie ma zbyt wiele, ale naprawdę warto sobie zorganizować kilka fajnych wycieczek, żeby skorzystać coś więcej niż tylko przeszczep. Wielkim plusem jest to, że dostajecie paczkę leków, wszystko jest super rozpisane, leki przeciwbólowe, antybiotyki. Macie całą wyprawkę do domu z super rozpisaną instrukcją, jak te włosy myć, jak o nie dbać, jak pielęgnować. Wielkim plusem jest to, że w momencie, kiedy musicie wysłać do kliniki zdjęcia, czyli na taką konsultację online, dostajecie maila przypominającego, więc w zasadzie dobrze nie musicie nawet pamiętać o tym, kiedy i co powinniście zrobić, kiedy się do kliniki odezwać. Klinika sama się do Was odzywa z prośbą, co i jak należy wykonać, więc to też jest nieoceniona sprawa.